Dzień dobry, witam kochani, witam serdecznie. Jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to taki nasz czas dla duszy, takie oderwanie od ziemskiego życia, takie posiedzenie sobie przez chwilę, a niech sobie dusza poużywa, a co tam, dam jej teraz odpocząć od ziemskiej bieganiny, od ziemskich rzeczy, niech sobie też dusza odpocznie. I tutaj na kanale, kochani, właśnie opowiadamy o duszy dla duszy. A dzisiaj mamy czytanie kart z Kronika Kaszy autorstwa Małgorzaty Kwietniewskiej, która jest moim nauczycielem, mistrzem i nauczycielem czytania Kronika Kaszy. Jestem certyfikowanym konsultantem, więc jeżeli masz ochotę, zapraszam na sesję czytania Kronika Kaszy. Te osoby, które u mnie były, może zechcą podzielić się w komentarzach, jak to jest, czy coś się zmieniło, czy coś to pomogło. Myślę, że pomogło. Ja to wiem, że to pomaga. Ja to czuję, więc zapraszam. W opisie karty podam też maila, na którego możecie zgłaszać się na sesję czytania kronik. Dzisiaj sesja czytania kronik. Dzisiaj mój syn akurat wszedł i przeszkodził. Wiecie, i musiałam zatrzymać. Dzisiaj czytanie jest na tydzień szósty, od 5 lutego do 11 lutego, więc warto zobaczyć, co na ten tydzień karty nam chcą powiedzieć. Ja spośród tych wszystkich kart wybiorę trzy karty, wy sobie weźmiecie tą bądź te karty, które do was krzyczą, tak wiecie, weźmie, te karty, które dusza zauważy, popatrzcie sobie na to. Co jeszcze, kochani? W Kronikach Akaszy, gdzie Kroniki Akaszy to jest sama Akasza, to jest wiedza, to jest kosmiczny zapis. Przestrzeń Akaszy gromadzi wszystkie informacje na temat naszych dusz, na temat przedmiotów, na temat zwierząt, na temat wszystkiego, co się wkoło nas dzieje, zdarzeń, związków. Stamtąd możemy dowiedzieć się wszystkiego. Możemy również prosić też mistrzów, z którymi łączymy się w trakcie czytania Kronik Akaszy, o pomoc, o zauważenie. Otrzymamy taką pomoc. Nie zostawią nas mistrzowie bez pomocy, kochani. Także zapraszam. Wiecie co, ja ostatnio tak myślałam, ile to już lat u mnie trwa, ale bodajże 4 lata. Za mną naprawdę sesje, około no setki na pewno już. Setki sesji czytania Kronik Akaszy. Kochani, ja widzę też wasze maile. Tam chyba 3 mi wiszą, na które nie odpowiedziałam. Postaram się dziś odpowiedzieć. A teraz wybierzemy sobie karty. Tak, dzisiaj trochę inny układ kamery. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Napiszcie też w komentarzu, czy wam tak wygodniej, czy wam tak lepiej. Bo wiecie co? Rozpadły się, tak? Miałam wybrać 3, widzicie? No ja to jestem taki roztrzepany. No ja jestem roztrzepaniec. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, no nie ma się co, wiecie. Nie ma co się nawet starać, naprawiać. No to nie wyjdzie, nie pójdzie. Nie, to szkoda czasu, to naprawdę. To co? Weźmiemy sobie pierwszą kartę. Jakąś taką gdzieś ze środka. Ta tak coś do mnie. O, dzisiaj widzę, fiolety poszło. I ta jeszcze. 3 karty mam, zaraz je porozkładam. Wy je sobie popatrzycie. Opis kart czytam. Nie wymyślam na nowo, ponieważ Małgosia tworzyła karty w otwartych kronikach, więc mistrzowie, tworząc daną kartę, mieli już coś do przekazania. Dobrze, i zrobimy dzisiaj sobie tak. Karta środkowa to będzie aniołek. Tu będzie kryształ. A tu będzie kwarc różany, serduszko. Serduszko czerwone, aniołek, serduszko różowe. Popatrzcie na to, popatrzcie na tę kartę. Która do was mówi, która chce coś powiedzieć? Która do was krzyczy? Albo które? Wybierzcie sobie. Wybierzcie sobie i popatrzcie. Ja tymczasem wezmę łyka wody. Ale nawet patrzcie, dzisiaj wszystkie fioletowe. Ja mam nawet taką cudowną butelkę z ametystem. Tak. To na ten mój ból głowy, który mi się przyczepił. No dobrze. To co?
To mamy już wybrane kartę? To zaczniemy od karty z czerwonym serduszkiem. Ok, co to za karta? Co to za karta? Zestrojenie. Prawo różnicowania. Każdy krok na drodze Twojego duchowego rozwoju jest w pełni zgodny z każdym poprzednim i następnym. Zawsze znajdujesz się w odpowiednim miejscu i czasie, by móc odebrać inspirację i podjąć działanie. Otwórz się na wewnętrzne prowadzenie i odpuść potrzebę kontroli. Kiedy jesteś zestrojony ze swoją wyższą jaśnią, wszystko wydarza się w Twoim życiu bez wysiłku i nadmiernej ciężkości. Dokładnie, moi drodzy, tak się dzieje, kiedy jesteśmy zestrojeni z naszą duszą, z naszą wyższą jaźnią, wtedy jest nam zdecydowanie lżej. Ona wtedy do nas mówi, a my słyszymy jej głos. Zestrojenie. Zestrojenie. Strona 111, kochani, czyli początek. Zestrojenie. Coś tu anioły pięknie chcą przekazać, mistrzowie. No dobrze. Czy przypominasz sobie momenty, w których na Twojej ścieżce pojawiali się niezwykli ludzie oraz okoliczności odpowiadające na Twoje najgłębsze potrzeby i pragnienia? Czy jesteś w stanie zauważyć te przebłyski świadomości, kiedy dostrzegłeś szansę dla siebie w tym jednym konkretnym miejscu i czasie, który już nigdy się nie powtórzył? Czy odczuwałeś kiedykolwiek wewnętrzny powiew inspiracji, głos Twojej duszy i serca, podpowiadający Ci, dokąd masz się teraz udać, by znaleźć to, czego szukasz? Przypominasz sobie sytuację, w których tak trudno było Ci coś osiągnąć, zdobyć lub gdzieś dostrzec? Kiedy każdy człowiek wyposażony jest w swój wewnętrzny system nawigacyjny, wskazujący drogę do każdego obranego celu. System ten działa poza codzienną świadomością człowieka, która potrafi się skupić jedynie na bodźcach z najbliższego otoczenia. Sprawia to, że nie dostrzegasz tego, czego nie są w stanie odebrać Twoje oczy, posmakować tego, czego nie są w stanie posmakować Twoje usta, czy dotknąć tego, czego nie są w stanie dotknąć Twoje dłonie. Świadomość rezydująca ogranicza się bowiem do określonego spektrum światła. Twoja pełna świadomość połączona jest w każdym innym człowieku, z człowiekiem, z każdym innym człowiekiem i zdarzeniem. W zależności od wyboru, jakiego dokonujesz, na siatce potencjałów zachodzi zmiana wszelkich możliwych ścieżek, jakie łączą Cię z Twoim celem. Istnieje wiele dróg i możliwości, a cel determinuje każdą ścieżkę. Wyobraź sobie siatkę składającą się z każdego Twojego wyboru. Wszystkie Twoje decyzje doprowadziły Cię dokładnie do tego miejsca, w którym jesteś. Gdybyś w którymkolwiek momencie podjął inną decyzję, zmieniłyby się krajobrazy, doświadczenia, lecz jeśli to miejsce, w którym jesteś, było celem, to dotarłbyś tutaj tak czy inaczej. Być może trwałoby to krócej lub dłużej, w zależności od tego, jakie lekcje musiały Cię przygotować na to, by stać się tym, kim jesteś teraz. Pamiętaj, że to cel tworzy ścieżki. Cokolwiek jest Twoim marzeniem lub pragnieniem, możesz to umieścić na swojej siatce. Zapominasz jednak o udziale innych osób i uniwersalnej inteligencji w
wprowadzeniu Cię do jego realizacji z poziomu świadomości rezydującej, która z reguły zajmuje się obsługą ciała i pracą umysłu, nie jesteś w stanie dostrzec tego, że kiedy dokonujesz takiego wyboru, wszelkie zasoby na Twojej siatce w postaci ludzi i rzeczy zaczynają się na niej ustawiać. Twój wybór wpływa na prawdopodobieństwo zaistnienia najlepszych okoliczności w odpowiednim miejscu i czasie. Kiedy jesteś zestrojony, ze swoją pełną świadomością potrafisz się poddać inspiracji i odebrać wskazówki. Wówczas podążasz swoimi ścieżkami z lekkością. Nie musisz się martwić ani naciskać, ponieważ każdy kolejny krok ujawnia przed Tobą się sam. Doświadczasz prowadzenia, zbiegów okoliczności, opieki i łaski. Kiedy upierasz się przy tym, że Twoja rezydująca świadomość wie lepiej, jak osiągnąć Twój cel, możesz doświadczyć oporu i trudności. Dzieje się tak dlatego, że nie widzisz, jak cały świat już został zorganizowany dla Twojego najwyższego dobra i nauki. Masz swój własny pomysł na to, którędy iść i wymagasz od świata, by podporządkował się Twojej ograniczonej percepcji. Siłujesz się nad odkryciem sposobu dotarcia do celu, zamiast odebrać inspirację i podążać ścieżką, która sama się ujawnia. Zamiast zestroić się z kolejnym krokiem, działasz na przekór. Schodzisz z drogi i na siłę chcesz wejść w zarośla, bo tam widzisz dla siebie atrakcję lub szybszy sposób zaspokojenia pragnień. Aby być zestrojonym ze swoją ścieżką, musisz odpuścić potrzebę kontroli. Nie musisz wiedzieć, jak coś zrobić, czy którędy dokładnie iść, by tam dotrzeć. Jedyne, co potrzebujesz wiedzieć, to dokąd chcesz dojść. Kiedy już postanowisz i wybierzesz, uspokój swój umysł. Odpuść potrzebę posiadania absolutnej wiedzy o wszystkim. Twoja świadomość dostrzega wszelkie możliwe ścieżki i łączy się z potencjalnymi rozwiązaniami. Otwórz się na inspirację, stwórz wewnętrzną przestrzeń. Ciesz się, a one pozwolą Ci zauważyć szansę. Polegaj na swoim wewnętrznym przewodnictwie, które mówi do Ciebie przez uczucia. Kiedy wyczujesz punkt zwrotny na ścieżce, pamiętaj o aktywnym działaniu. Pozwól sobie na aktywne odbieranie tego, co ma Ci do zaoferowania Twoja rzeczywistość. Zrezygnuj z uporu, a zniknie opór. Pięknie, prawda? Zrezygnuj z uporu. Wiecie, czasami tak jest, że uparcie dążymy do jakiegoś celu. I tak naprawdę uparcie, tak, my chcemy, tak, ja to zrobię, siama i wszystko siama, albo wszystko siam zrobię. Ale co się okazuje? Okazuje się, że siam nie dasz rady, że w momencie, kiedy poprosisz anioła o pomoc, jest zdecydowanie lżej, zdecydowanie lepiej. Więc zapraszam, naprawdę zapraszam. Słuchajcie głosu swojej duszy, słuchajcie podpowiedzi anielskiej, a to wszystko do Was przyjdzie. Karta numer 1 to jest karta z czerwonym serduszkiem. No dobrze. I przechodzimy do karty numer 2. Karta numer 2 jest karta z aniołkiem naszym. Popatrzcie sobie na nią. Kto wybrał tą kartę? Piszcie w komentarzach. Piszcie, zachęcajcie do pisania. Fajnie jest się tak podzielić. Ja je czytam, wiecie, ja je wszystkie te komentarze czytam. Nie zawsze na wszystkie odpowiem, dlatego że jak wchodzę w komentarze u siebie przez studio, ja nie zawsze mogę odpowiedzieć. Ja jeszcze tego nie ogarniam. Kiedyś to ogarnę. Kiedyś to, kochani, ogarnę, naprawdę. I karta numer 2. Prawo urodzeniowe. Zanim dusza zejdzie na ziemię, wybiera najlepszy czas, miejsce, okoliczności i związki, aby zrealizować swoje duchowe zadania. Na planach rzeczywistości odbywają się lekcje. Jest to prawo harmonii z gwiazdami, czyli niebo urodzeniowe, które zapewnia najlepsze warunki do zdobywania
doświadczenia. Nic w Twoim życiu nie jest dziełem przypadku. Jesteś tym, kim jesteś teraz, bo właśnie tym chciałeś być. Och, to prawo urodzeniowe, tak, kochani, dusze to... Dusze są niesamowite, one sobie wybierają rodzinę, wybierają sobie miejsce, wybierają sobie kraj, wybierają wszystko sobie, żeby coś przepracować. Wiecie, to nie jest tak, że my się cały czas rodzimy w jednej i tej samej rodzinie i cały czas się ród mieli krok po kroku. Nie, czasami są takie wcielenia, gdzie chcemy doświadczyć zupełnie innego rodu. Zobaczyć, nabrać doświadczeń, jak to jest na przykład urodzić się, bo wiecie, kiedy ród na przykład pochodzi z rodziny szlacheckiej i ten ród się cały czas ciągnie, ciągnie, a dusza chce naprawdę na przykład zdobyć doświadczenie w rodzinie robotniczej albo w rolnictwie i rodzi się w takiej rodzinie, wybiera sobie taką rodzinę. Prawo urodzeniowe. Jeszcze łyczek wody i czytamy. Prawo urodzeniowe. Wiecie, no, znowu są te karty świetnie ze sobą połączone. Zdarzyło Ci się pomyśleć, że Twoje życie nie wygląda tak, jak powinno? Czułeś sprzeciw wobec swojej sytuacji? Chciałeś być kimś innym niż jesteś? Może wolałbyś być mężczyzną? Lub wolałbyś być... Może wolałabyś być mężczyzną? Lub wolałbyś być kobietą? Może chciałbyś być bogatszy, ładniejszy, zdrowszy, bardziej wykształcony, mieszkać w innym kraju, mieć inne możliwości? Zdaje Ci się, że Twoje życie to dzieło dobrych lub złych przypadków? Nic nie jest w Twoim życiu przypadkowe. Spróbuj sobie przypomnieć, jak to jest być wieczną esencją wiedzącą wszystko o wszystkim, unoszącą się w bezkresnej miłości, świadomą swojej twórczej mocy i wolności. Z tego poziomu bardzo skrupulatnie, przy pomocy Twoich duchowych opiekunów i przewodników, wybrałeś sobie to właśnie miejsce i czas jako najlepszy moment umożliwiający Ci rozwijanie talentów, zdobywanie umiejętności, doświadczanie określonych lekcji oraz poznanie siebie jako części istnienia. Wybrałeś tych właśnie rodziców jako najlepszych nauczycieli. Każda osoba, która pojawiła się na Twojej ścieżce, miała się na niej pojawić wcześniej lub później. Jako Twój sprzymierzeniec, przyjaciel, kochanek bądź wróg. Te spotkania zawsze są zaplanowane, ponieważ dla duszy są kluczowe w jej rozwoju. Z wyższej perspektywy każdy jest Twoim przyjacielem, każdy jest tą samą częścią wiecznego światła, jaką jesteś Ty. Spotykacie się tutaj po to, by wejść w określone role i rozpoznać w sobie zarówno miłość, jak i jej brak. Właśnie temu to służy. Na poziomie materii nie jesteś w stanie o tym pamiętać. Inaczej nauka nie miałaby sensu. Gdybyś dokładnie wiedział, czego ma cię nauczyć dany człowiek lub sytuacja, pamiętając o tym, że jeśli nie zdasz tej lekcji, to będziesz miał nieskończoną liczbę szans, wówczas ta nauka przeciągnęłaby się i nie byłbyś w nią zaangażowany na poważnie. Dlatego nie pamiętasz o tym, że na najgłębszym poziomie wszystko tak naprawdę Ci służy, cokolwiek to jest. Czy to Twoje poczucie krzywdy, radości, głód, choroba, dostatek czy bieda. Każde doświadczenie ograniczenia jest dla Ciebie przypomnieniem o Twojej własnej mocy, do której zawsze masz pełne prawo sięgnąć, by wzrastać ponad to, w co uwierzyłeś na swój temat. Jesteś o wiele większy, potężniejszy, mądrzejszy, niż Ci się mogło kiedykolwiek wydawać. Jednak musisz być w pełni w swoim doświadczeniu, by móc je przyjąć, zrozumieć i podjąć decyzję, czy nadal chcesz kontynuować lekcję w tej formie, czy też stanąć w pełni swojej osobistej mocy i duchowej dojrzałości.
odpuść, rozważania na temat tego, co by było, gdybyś dokonał innych wyborów. W tej wersji rzeczywistości dokonałeś właśnie takich i to jest najważniejsze. Nie płyń wstecz ani pod prąd, lecz akceptuj to, co się wydarzyło i doprowadziło do obecnego momentu. Nie traktuj go jako złego, niepomyślnego, ani jako pomyłki. Twoje decyzje nie są pomyłkami. Musisz zrozumieć, że na każdym etapie twojego życia robisz wszystko najlepiej, jak to możliwe, według stanu świadomości, jaki udało ci się w sobie rozwinąć. Zauważ, że jeśli jesteś teraz, to do tego momentu doprowadziłeś siebie sam. Ty sam jesteś swoim najlepszym opiekunem. Twoja duchowa dojrzałość to właśnie osiągnięcie równowagi pomiędzy wewnętrznym dzieckiem, które potrafi się cieszyć i odkrywać, oraz wewnętrznym rodzicem, który otacza cię opieką i cierpliwie kibicuje twojej nauce. Ty sam jesteś swoim własnym dziełem. Uznaj, że to dzieło jest naprawdę dobre, ponieważ cały wszechświat kibicuje ci nieustannie. Nie jesteś pomyłką. Bóg nie gra w loterię, wymyślając sobie duszę z ubytkami. Zapewniam cię, że żadna nie ma w sobie choćby odrobiny nieprawidłowości. Ty także jesteś doskonały, dokładnie taki, jaki jesteś, bo jesteś stworzony według boskiego planu. Uświadom sobie, że jesteś ważny i wyjątkowy. Uznaj, że tak samo ważna i wyjątkowa jest absolutnie każda osoba oraz każde zdarzenie w twoim życiu. Ty też jesteś twórcą i ty sam je wybrałeś. Masz moc dokonywania decyzji oraz ich modyfikacji. Masz moc wybierania swoich doświadczeń. Masz moc stawania się tym, kim chcesz się stać. Jakakolwiek ścieżka zaprowadzi cię do obranego wcześniej celu, na końcu każdej z nich znajduje się oświecenie. Przyjmij świadomość, że wybrałeś sam siebie takiego, jakim jesteś i przestań odrzucać siebie lub swoje życie. Przyjmij świadomość, że masz w sobie potencjał do stwarzania siebie od nowa według swoich celów i intencji. Przyjmij uwielbienie wszechświata dla twoich twórczych wysiłków. Doceń swoją ścieżkę, a ona doprowadzi cię tam, gdzie chcesz się znaleźć. Widzicie, kochani? Zobaczcie, jak te karty znowu są pięknie powiązane ze sobą. Karta 1 i karta 2. Przecudownie. Tak to jest. Wszystko to, co mamy, wszystko to, co spotyka nas, to jak odczuwamy, to jaki mamy, jak patrzymy na dane zdarzenie, z jakiego poziomu, to wszystko świadczy o rozwoju naszej duszy. Wiecie, ktoś na dane zdarzenie, różne osoby patrzą z różnych perspektyw. Jedne patrzą to poprzez pryzmat duszy, inne patrzą typowo poprzez pryzmat ludzki. Czasami jest taki, to nie świadczy o starości czy o młodości duszy, tylko o etapie świadomości duszy w tym w życiu, w tym wcieleniu. Bo to nie zawsze tak jest. Dusza stara, zanim uświadomi sobie, że jest stara, to może bardzo dużo doświadczać w danym wcieleniu. I może nie mieć jeszcze tej świadomości, że jest starą duszą. Ja czasami tak czytam, o, ty jesteś młodą duszą, a ty starą. No i co z tego? Ja mogę być młodą duszą, ale ja mogę szybciej ewoluować niż ty jako stara dusza. Bo ty się możesz zatrzymać i ty mogłeś czegoś nie odpracować z młodości swojej duszy i wrócisz, a ja pójdę do przodu. Wiecie, to teraz się robi ta duchowość, się robi taka trochę komercjalna i to mi to przeszkadza. Ja to muszę zaakceptować, muszę, ale uczę się akceptacji tego, co się dzieje. Ja jestem lepszy, bo ja widzę, ja czuję, ja jestem jasnowidzem. Hello, to nie tędy droga. To nie tędy droga, naprawdę. No dobrze. Karta z aniołkiem. Odkładamy ją sobie. I bierzemy kartę z różowym serduszkiem. Już teraz się nie pomylę. Karta z różowym serduszkiem. To jest ta karta. I kochani, jest to rozkwitanie. Twoje życie nie jest stałą wartością. Twoje życie to
kwitnąca esencja złożona z nowych szans, możliwości i kierunków rozwoju. Uczyń pierwszy krok, a z nim przed Twoimi nogami rozpościerać się będzie barwny kobierzec nowych doświadczeń. Miej odwagę, jesteś wolny, by podjąć każdą decyzję. Każda prowadzi cię do nowego doświadczenia. Ale świetnie, co? No te karty są po prostu... Zobaczcie, jak ja je wybrałam. Przecież ja nie wiem, co w tych kartach jest, a one są tak ze sobą powiązane. Cudowne, po prostu cudowne. Wiecie, jak się dacie prowadzić, to jest niesamowite. Ja to się codziennie dnia cieszę. A, codziennie. A jak ja się dziwię codziennie, ono się... Karta. Rozkwitanie. Rozkwitanie. Gdzie jesteś, nasze rozkwitanie? Ta pierwsza karta. Nie wiem, czy ona już kiedy była pewnie. Kurczę, już prawie rok. Tak, my już rok czasu pracujemy z tymi kartami, wiecie? No ja nie wiem, czy to nie jest taka rocznica. Chyba tak. Albo w zeszłym tygodniu było. Ale to tam nie ma znaczenia. Ile razy do tej pory rozważałeś każdy krok? Ile razy kalkulowałeś, co się może udać, a co nie? Jak bardzo bałeś się zaryzykować z obawy przed utratą tego, co masz? Spójrz na swoje życie, jak na tkaninę powstałą z każdego Twojego wyboru. Brak wyboru to także wybór. Kiedy powstrzymujesz swój potencjał z obawy przed uczynieniem jakiegoś kroku, przed stratą, oceną, odrzuceniem, wówczas w Twojej tkaninie powstają dziury. Staje się słaba, niczym stara, przetarta zasłona. Każdego dnia samodzielnie tkasz swoje życie. Tylko Ty jesteś za nie odpowiedzialny. Nikt inny, tylko Ty możesz sprawić, że Twoja tkanina będzie barwna i przepełniona wzorami. I tylko Ty możesz sprawić, że będzie przezroczysta, szara i cienka. Sprawiają to Twoje wybory. Kiedy unikasz spojrzenia na samego siebie jako pełnego światła i potencjału, umyka Ci wiele szans. Zamiast tkać swoje życie, poddajesz się nurtom i nastrojom zewnętrznego otoczenia. Dopasowujesz swoje kroki do kroków innych ludzi, grup, społeczeństwa. Nie pozwalasz sobie iść swoją ścieżką. Nie pozwalasz sobie iść szybciej, bo nie chcesz wyprzedzać innych. Stajesz się wówczas odtwórcą, a nie twórcą. Odtwórca nie może zaś czerpać z oceanu bezkresnych możliwości, by poprzez swoje talenty, percepcję, interpretację czy uczucia przejawić jego boskość. Zauważ, że wszystkie tkaniny się łączą. Razem tworzą jedną w swoim rodzaju niepowtarzalną we wzory istnienia. Żadna nie jest ładniejsza czy brzydsza. Każda jest niezbędnym ścięgnem życiowego wzoru stworzenia. Nie można jej zaburzyć w żaden sposób. Twój wkład jest ważny, tak samo jak każdej innej istoty w tym świecie. Nie obawiaj się nanieść na swoją część płótna osobistej barwy i dźwięku swojej duszy. Bądź odważny i pokorny. Znaj swoją wartość i wartość każdego człowieka. Dostrzegaj swoje dary i zauważaj je w innych. Pamiętaj, że nie musisz się ukrywać, nie musisz malować na swoim płótnie wzorów identycznych, jak czynią inni. Możesz swoim pędzlem dać przykład i inspirować innych twórców do bycia w ich własnym świetle manifestacji. Możesz pokazać światu, jak wyjątkowym jesteś człowiekiem, by każdy zechciał sam odkryć swoją moc i twórczo przejawić światło w zaufaniu do siebie. Współpraca i tworzenie są gwarantem kwitnącego społeczeństwa, osobowości i każdej indywidualnej duszy. Bądź twórcą. Otwórz się na oddech życia i poczuj się częścią wzrastania. Masz prawo wzrastać. Wzrastanie jest uniwersalną zasadą wszechświata. Wszechświat
to wielki fraktalny wzór, który się rozwija nieustannie, dążąc do harmonii. Każdy ruch w nowym kierunku może zdawać się chaosem, lecz w istocie jest poszukiwaniem sposobu na ekspresję każdej możliwości. Każdy najmniejszy element tego wzoru ma potencjał do rozwinięcia się w całkowicie nowy i niezależny wzór, będący odbiciem jego początku. Każdy element tego wzoru jest początkiem i końcem jednocześnie. Początkiem nowego i końcem poprzedniego wzoru. W tym wzorze istniejesz Ty jako część czegoś o wiele większego, a jednocześnie jako w pełni samodzielny wzór, który daje początek rzeczom wielkim. Jesteś niezbędny, jesteś potrzebny, jesteś unikalny w strukturze rozwijającego się świata. Poprzez Ciebie życie manifestuje swój kolejny pomysł na inną ścieżkę rozwoju. Z jednego ziarna przez pokolenia powstaje cały spichlerz nowych ziaren. Każde ziarno jest obrazem i zapisem tej samej uniwersalnej siły, jaka powoduje, że życie pulsuje z intensywnością najgorętszego słońca. Zaufaj, że jesteś godzien spośród wszystkich innych ziaren wzrosnąć i wydać plon, a plon ten będzie wielki na chwałę jedności, miłości i Stwórcy. Stwórca bowiem natchnie Cię i wskaże, w jakim masz podążać kierunku, by niczym ziarno posadzone w żyznej glebie, podlane życiodajną wodą, wzrosnąć w kierunku słońca, by dać świadectwo otaczającej Cię łaski. Pozwól sobie rozkwitać, bądź pąkiem, który zachęca inne pąki do kwitnięcia. Bądź życiem, które samo w sobie jest cudem wieczności. Bądź zasadą, która jest wieczna, bo w wieczności rozwija się życie. Bo życie nie jest ograniczone, bo ograniczenie istnieje tylko w poziomie umysłu. Twoja dusza jest wolna i nieskończona. Rozkwita w chwale i łasce. Mam takie wrażenie, że to ja jestem też takim ziarnem, wiecie? A co, tak trochę nieskromnie. Tak, tak mam wrażenie, że właśnie poprzez moje życie, poprzez moje doświadczenia, poprzez wszystko to, jak to pozbierałam do kupy, to pokazuje, że tak można, że to jest, że to, co nam się w życiu przydarza, to wszystko jest po coś. Wiecie, gdybym ja nie doświadczyła kiedyś tego, co doświadczyłam, nie byłabym teraz tu z Wami. Na pewno nie. Myślę, że nie. Rozkwitanie, kochani. Karta numer 3. Popatrzmy sobie jeszcze przez chwilę i sobie może wszystkie trzy jeszcze przypomnimy. Karcioszki. Karcioszka, pamięcioszki. Tak, idzie. Proszę. To dzisiejsze karty widać? Chodźcie tu. No widzicie, takie mam teraz ciach, ciach, ruchomy. Mogę sobie tu porobić. Tak. Tylko nie wiem, jakbym się przygotowała, zawsze coś sknotania. No ale tak jest. No dobrze, to co? Chodźcie, poprosimy naszego anioła. Który z aniołów będzie chciał z nami? Który będzie chciał nam towarzyszyć? Chodźcie, zostawię Was tutaj. Który z aniołów? Który z aniołów na ten tydzień? No, kochane anioły, pokażcie nam, który chce nam pomóc, który chce nam coś podpowiedzieć na tydzień szósty. O, no i mamy. Archanioł Michał. Kochani, no to jest z nami Archanioł Michał. Chodź, Archaniel. Bronię sprawiedliwości i prawdy. Żyję dzięki swojej prawości. Archanioł Michał, potężny Archanioł. Tak. Archanioł Michał często nam towarzyszy też w kartach z samego rana, jak czytamy. Ale Archanioł Michał jest jednym z najpotężniejszych archaniołów. Jednym z siedmiu najpotężniejszych archaniołów. No dobrze. Michał jest wojownikiem, którego światło triumfuje nad ciemnością zła. Przedstawiany jest jako trzymający wagę, by mierzyć duszę w dniu sądu ostatecznego, ale również z mieczem, aby
ujarzmić ciemne moce. Widziany jest jako uśmiercający smoka. Legenda świętego Jerzego wywodzi się bezpośrednio od niego. Archanioł Michał jest głównodowodzącym anielską armią. Pomaga nam być silnym w obliczu niepowodzeń, pokonywać nasze osobiste słabości, znajdować moc, kiedy jesteśmy osamotnieni lub gdy czujemy się obco. Imię Michał tłumaczy się z hebrajskiego jako przypominający Boga. Jest archaniołem, którego wzywamy w naszych zmaganiach z przeciwnościami. Pomaga odnaleźć światło wewnątrz nas samych. Historycznie jest opiekunem zarówno Izraela, jak i Kościoła katolickiego. Ale to, kochani, historycznie. Święty patron policjantów, żołnierzy i małych dzieci czuwa również nad pielgrzymami i podróżującymi. Jest wojownikiem światła, księciem anielskich armii, który walczy dla prawości oraz sprawiedliwości, dając przewodnictwo wszystkim tym, którzy w trudnych sytuacjach poszukują samych siebie. Michał przynosi również cierpliwość i szczęście. Dołączono do niego element ognia, który symbolizuje wypalenie się tego, co przejściowe, a więc tylko to, co czyste i zupełnie jasne, może rozbłysnąć. Nazywany jest dobroczynnym aniołem śmierci, ponieważ przynosi wyzwolenie i nieśmiertelność. Jest aniołem sądu ostatecznego i mierzenia dusz. Michał jest uważany za największego spośród wszystkich aniołów. Niejednokrotnie znany jako dzierżący klucze nieba i pierwszy wśród aniołów, książę teraźniejszości, anioł skruchy, prawości, miłosierdzia i uświęcenia. Opiekun Jakuba jest nieustraszonym wojownikiem Boga i zawsze dodaje siły pokonanym. Michał panuje wszystkim samotnym wojownikom, zawsze użycza swojej pomocnej dłoni w celu zażegnania konfliktów i trudności. Możemy się modlić do Archanioła Michała, by pomógł nam panować nad złem w nas. Kiedykolwiek grzęźniemy, on udziela wsparcia, podnosząc nas na duchu w lepszym wyobrażeniu życia. Jego zadanie jest prowadzić i chronić nas przed niesprawiedliwością i pomagać otworzyć serca ku temu, co nieprzemijające i stałe. Prosimy Go o wsparcie w każdej sytuacji, w której czujemy, że za bardzo obciążeni lub osamotnieni jesteśmy, a także gdy brakuje nam już sił, to wtedy prośmy Archanioła Michała. Pomóż, 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 pomóż. Kochani, przytulam. Życzę cudowności dla tych, co dotarli do końca tutaj, co wytrzymali, co byli cierpliwi. Dziękuję Wam z całego serca. Ale napiszcie jeszcze w komentarzu. Zobaczymy, ile osób dotarło tu do końca. Ile tu dotarło. Napiszcie w komentarzu. Patrzcie. Żyj własnym życiem. Napiszcie to. Żyj własnym życiem. Przytulam Was wszystkich. Magda.